Powiem szczerze, że bardzo wielką miałem ochotę, żeby zbadać ten telefon. Jest to Wunderwaffe szwedzkich inżynierów. Tajna broń, która ma pozwolić Nokii wrócić na pozycję lidera rynku telefonów komórkowych, zaawansowanych smartfonów. Zobaczmy, przyjrzyjmy się, co ten nowy wynalazek Nokii będzie sobą reprezentował. Ja może najpierw, zanim przejdę do telefonu, to pokażę, co otrzymujemy w pudełku. Pierwszą rzeczą, która rzuca nam się w oczy, to znana już z konstrukcji naszej firmy z nadgryzionym jabłkiem, ulubionej oczywiście, device do wyciągania karty, SIM karty. W zestawie otrzymujemy taką oto ładowarkę. Jak widać, USB. Testowałem, ładuje się również z komputera i z alternatywnych ładowarek. Nie jest ona jakoś tam szczególnie zaszyfrowana, tak jak to mają w zwyczaju robić firmy, o których wspomniałem na wstępie. Oprócz ładowarki otrzymujemy przewodzik USB, który służy do zasilania telefonu, jak i do połączenia go z komputerem. I jeszcze od Nokii otrzymujemy słuchawki. Jak widzicie, słuchawki plus zestaw dodatkowych gumek. Słuchawki są zestawem głośnomówiącym, także wyposażone są również w mikrofon, przez który będziemy mogli prowadzić rozmowy. Teraz może przejdźmy już do samego, a jeszcze nie wspomniałem, a też warto wspomnieć, że otrzymujemy dokumentację, żeby już pokazać komplet, gwarancja Nokii oraz dokumentacja, czyli instrukcja obsługi, jak należy się tym sprzętem obsługiwać. Teraz przejdźmy do samego telefonu, jak on wygląda, czym się wyróżnia, czym się cechuje. Może pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to fakt, że nie mamy zdejmowanej klapki, czyli bateria w tym telefonie jest niewymienna, jest ona zaszyta w środku i bez pomocy serwisu nie uda nam się jej wymienić. Co ciekawe, no godnym uwagi jest to, że aparat nie jest zamontowany, no, można powiedzieć, na samym skraju tego telefonu. Jest ona wyposażona w aparat 8 megapikseli. Aparat jest również wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, która znacząco ma nam poprawić właśnie rejestrowane filmy. I oczywiście ja wykonam jakieś próbne nagrania, które podlinkuję do tego filmu. Tak więc będziecie mogli zobaczyć, jak ten aparat rejestruje filmy. Z informacji, które wyczytałem i widziałem, już pierwsze takie screenshoty, filmy wyglądają całkiem przyzwoicie, jakość dźwięku też jest zadowalająca, także nie można tutaj złego słowa powiedzieć, jeśli chodzi o rejestrację filmów. I oczywiście filmy rejestrujemy w pełnym HD. Na co ja zwróciłem uwagę, to to, że aparat nie jest przy samej końcówce tego telefonu, co niestety ma miejsce w Samsungach. I w momencie, kiedy bierzemy ten aparat, to tak, po pierwsze, niewygodnie by nam było kręcić jedną ręką. Niewygodnie jest, bo jeżeli chcemy mieć lepszą stabilizację, to trzeba trzymać ten telefon dwoma rękami. Tutaj mamy tą możliwość, żeby dwoma rękami go złapać. A w Samsungu niestety, jak łapiemy go drugą ręką, to od razu paluchy gdzieś wsadzamy w obiektyw. Także albo trzeba ten, moim zdaniem, aparat montować właśnie gdzieś tutaj bliżej środka, co nie jest możliwe, jeżeli mamy wymienną baterię. W momencie, kiedy tej baterii mamy niewymiennej, to może się ona składać z dwóch części połączonych w środku i wtedy no, mamy tutaj większą swobodę, ewentualnie gdzieś tutaj w rogu, bo wtedy zawsze z dołu możemy złapać ten za obudowę i nie mamy tego problemu. Także z tej strony mamy aparat, mamy oczywiście diodę również, która nam podświetla ten aparat. Z prawej strony obudowy widzimy przyciski, 3, a tak naprawdę 4. Ten przycisk działa góra-dół, czyli jest to przycisk do regulacji głośności, przycisk do włączania urządzenia, do usypiania go oraz przycisk migawki aparatu i również oczywiście można go użyć do uruchomienia kamery. Na dole widzimy dwa głośniki stereo, które dają bardzo przyzwoity dźwięk. Dobrym rozwiązaniem jest to, że są one umieszczone na spodzie, nie gdzieś z tyłu, bo zazwyczaj telefon gdzieś kładziemy i w tym momencie przykrywamy głośnik, a jednak jak one są na spodzie, to mają szansę zostać nieprzykryte. Mikro USB, którym ładujemy oraz dokonujemy połączenia z komputerem, synchronizacji, o której również wspomnę, bo to jest ciekawy ewenement. Z drugiej strony, jak widzimy, jest obudowa gładka.
Od góry mamy wejście na nasz zestaw słuchawkowy, który jest w zestawie, oraz mamy możliwość włożenia karty SIM. Oczywiście ci, co wnikliwsi obserwatorzy, zauważyli, że nie mamy żadnego dodatkowego slotu na kartę pamięci, także no to też trochę jest niepokojące, bo ja jednak jestem zwolennikiem, aby zawsze w takim urządzeniu była karta pamięci. Sam ostatnio miałem problem z telefonem i gdyby nie to, że miałem wszystkie zdjęcia, dokumentacje na karcie pamięci, to bym się już z tymi danymi pożegnał. W tym momencie, jeżeli mamy wszystko zainstalowane w telefonie, to niestety będziemy w przypadku awarii pozbawieni tych naszych cennych danych. I dodatkowo jest mikrofon, który nam zbiera szumy z otoczenia, ewentualnie służy pewnie do nagrywania też wideo. Wyświetlacz, taki troszeczkę wystający, delikatnie rzecz ujmując. I trzy przyciski na wyświetlaczu. Nie są to przyciski hardware'owe, są to przyciski dotykowe. Może jeszcze zobaczmy, jak nam będzie wychodziła ta szufladka. Instalujemy urządzenie, naciskamy delikatnie i wychodzi nam ta szufladka. Karta SIM w wersji mikro. W wersji mikro, nie jeszcze w wersji nano jak w iPhone'ie w 5, ale w wersji mikro. Wsadzamy ją w tą szufladkę, umieszczamy w telefonie i uruchamiamy telefon. Od razu zobaczycie, jak ten telefon długo startuje. No i co ciekawe, najważniejsze w zasadzie, najważniejsza nowość tego mariażu jest to system operacyjny. System operacyjny Windows Phone 8. Zaraz przyjrzymy się bliżej, jak to wszystko wygląda. Nokia niestety z uporem maniaka jakoś do Androida nie wchodzi, co zapewniło Samsungowi pozycję lidera na rynku telefonii komórkowej. Teraz jeszcze weszli oni w dodatkowy mariaż z Microsoftem, otrzymali od nich dość sporą subwencję. No i chyba jest to przesądzone, że Nokii z Androidem już nie zobaczymy i ciekawy jestem, czy pozwoli to Nokii wyjść na prostą i odzyskać pozycję lidera lub ewentualnie chociaż uzyskać jakieś no, powiedzmy sobie szczerze, zyski ze swojej działalności, które by uchroniły ten koncern przed bankructwem. Co jeszcze mogę wam powiedzieć, bo ja już tym telefonem się chwilkę bawiłem. On dość mocno się robi ciepły w momencie, kiedy go użytkujemy. Jest dość ciężki, powiem szczerze, jak na dzisiejsze smartfony. Robi taką dość pancerne wrażenie, aczkolwiek dobrze leży w dłoni. To, że ta obudowa jest taka wyprofilowana, znacząco poprawia komfort użytkowania tego telefonu. Co prawda jest on śliski i trzeba jak zwykle tutaj dość ostrożnie się tym wszystkim obchodzić, żeby nam się w najmniej odpowiednim czasie gdzieś on tam nie wyślizgnął. Dobrze, może pierwszy rzut oka na system operacyjny. Ja przygotuję również prezentację, która się skupi nam na samym tym systemie Windows Phone 8 i wtedy będziemy mogli bliżej zapoznać się ze wszystkimi za i przeciw, które nam ten system będzie prezentował. Dla co niektórych będzie to pierwsze spotkanie z takim systemem, dla mnie również jest to pierwsze spotkanie. Mam system Windows 8 na swoim komputerze stacjonarnym, ale z tego interfejsu kafelkowego ja zupełnie nie korzystam. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, no to jest zupełnie inna koncepcja. Nie jest to taka koncepcja, jak ma miejsce w przypadku iPhone'a, czy w przypadku Androida, czyli iOS'a i Androida. Jest tu zupełnie inaczej to wszystko pomyślane. Są te kafelki. Kafelki są jednocześnie widgetami. W każdy taki kafelek możemy dodatkowo zresizować, czyli zmienić jego rozmiar. Czekajcie, żebym tutaj nie popsuł. I w tym momencie mamy sam przycisk, czyli ikonę, która nam będzie ten kafelek, która będzie nam dany program uruchamiała. Możemy ustawić duży widget, ewentualnie taki mały. Jak zwykle, to już pewnie jest wam wszystkim znane, możemy te widgety sobie przemieszczać w różne miejsca, tam gdzie nam to akurat będzie odpowiadało i odpowiednio nam te wszystkie kafelki się przesuwają, także w prosty sposób możemy dokonać
dokonać manipulacji tymi widgetami. Jest to nowe podejście, jest u góry również tabelka, która nam się wysuwa, pokazuje nam się sygnał telefonii komórkowej, pokazuje nam się sygnał sieci Wi-Fi. I to są jedyne informacje, które z tej belki nam wyjeżdżają. W momencie, kiedy na przykład w poczcie dostajemy jakąś wiadomość, tutaj nam się będą zmieniały liczniki. Ja doinstalowałem tam dodatkowe oprogramowanie, już kilka takich prostych aplikacji pobrałem ze sklepu. Jak widzicie, wskaźnik baterii nie ma procentowego zaznaczenia, jak to wszystko działa. Bateria spisuje się dość dobrze, bo nawet jak tutaj zobaczycie, teraz mam uruchomiony ten zainstalowany taki battery widget, mamy 81% jeszcze baterii i ostatnie miejsce miało, ostatnie ładowanie miało miejsce jeden dzień temu. No, prawie dzień temu został telefon odłączony od ładowarki. Ja co prawda z niego jakoś tak mocno nie korzystałem wczoraj, ale po całym dniu czuwania mamy 81% baterii. Co prawda, od razu to, co ja zauważyłem, to jest tak, tego typu fakt, że nie tak jak w przypadku Androida czy iOS-a, połączenie Wi-Fi w momencie, kiedy uśpimy telefon, jest rozłączane. On co jakiś czas sobie wznawia to połączenie Wi-Fi i wtedy aktualizuje jakieś dane, które może zaktualizować, ale nie jest to tak w czasie rzeczywistym jak w iOS-ie albo w Androidzie. W ustawieniach tego telefonu, w ustawieniach Wi-Fi, tak naprawdę mamy bardzo niewiele możliwości, jeśli chodzi o te ustawienia. Nie mamy możliwości włączenia takiej opcji, żeby to Wi-Fi cały czas było zestawione i żeby ten telefon nam cały czas pracował w trybie połączenia z siecią Wi-Fi i w trybie aktualizacji wszystkich tych naszych danych, które wiadomo, że w czasie rzeczywistym się zmieniają. Może powiem, jakie aplikacje były. Jest Alarm, jest aparat, jest Google Mail. Nie, Google Mail to ja doinstalowałem, automatycznie można dodać konto Google'owe. Ważna informacja, możemy podłączyć nasze konto Google'owe i w tym momencie mamy dostęp do naszego poczty na Gmailu, mamy dostęp do naszego kalendarza, również synchronizują się kontakty, także tutaj firma Microsoft nie zostawiła nas na lodzie, aczkolwiek muszę przyznać, że jeśli chodzi na przykład o obsługę Gmaila, od razu wam wejdę, zobaczcie, to jest po prostu, no jakby to powiedzieć, podstawowa obsługa. W opcjach tak naprawdę nie mamy zbyt wiele opcji, nie mamy zbyt wiele dodatkowej konfiguracji. Jest to wszystko... Ten system operacyjny ma to do siebie, że jest bardzo prosty, ale dla wymagającego użytkownika, który lubi mieć mnogość funkcji i tymi funkcjami się w jakiś tam sposób sobie odpowiednio telefon dostosować do swoich potrzeb, no to tych funkcji tutaj w Windowsie 8 Phone nie znajdzie. Będzie miał to dość... Ja nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta. Dla jednych będzie to wadą, że system jest prosty. O samym telefonie nie można powiedzieć, że jest prosty, ale że system jest prosty, a dla innych będzie to... Dla innych wada, dla innych zaleta. Warto jeszcze wspomnieć, że telefon naprawdę jest taką dość wypasioną jednostką. On ma 1 giga RAM-u, ma obsługę tagów NFC. I co ciekawe, Nokia jako pierwsza zaoferowała, bo Samsung nas straszy już od niepamiętnych czasów, firma z nadgryzionym jabłkiem również obiecuje, że będzie ładowanie bezprzewodowe, a Nokia po prostu to oferuje jako akcesoria do tego telefonu. I jest to, wydaje mi się, że fajne rozwiązanie, akurat takiego tą ładowarką nie dysponuję, tak więc wam nie pokażę, jak to funkcjonuje. No niestety nie udało mi się tego zdobyć, ale warto właśnie o tym wspomnieć, że jest taka opcja, że to bezprzewodowe ładowanie może się odbywać i jest to bardzo fajna sprawa. No wszyscy się zachwycają tym telefonem ostatnio, ciągle mi jakieś reklamy atakują, że jest to najlepszy telefon na świecie. Hardware'owo naprawdę chyba nie można się do niego bardzo przyczepić. Jedyną opcją to jest właśnie to, że jest tutaj zainstalowany ten Windows 8 Phone Edition i nie każdego to będzie satysfakcjonowało. To sobie trzeba powiedzieć od razu, że użytkownicy bardziej zaawansowani, przyzwyczajeni już na przykład do
iOS-a czy do Androida, no będą mieli problem, żeby się tutaj odnaleźć, bo będzie im brakowało sporo funkcji. Ci, którzy przechodzą z normalnych telefonów czy ze starszych wersji systemu, pewnie tego nie odczują, ale ci użytkownicy, którzy już jakiś czas korzystają z mobilnych systemów konkurencji, no mogą mieć pewien niedosyt. Dobra, przyjrzyjmy się teraz aplikacjom. Pierwsza aplikacja najbardziej potrzebna w telefonie jest to aplikacja z samym telefonem. Jak widzicie, mamy tutaj historię, mamy dostęp do klawiatury, z której możemy wybierać numery. Mamy opcję dostępu do, przepraszam, kontaktów. W ten sposób jest ona realizowana. Możemy sobie w dany kontakt wejść, zobaczyć wszystkie dane, które są w tym kontakcie dostępne. Jak widzicie, opcji konfiguracyjnych też no, nie ma arcywiele. Jest wyszukiwanie. No ja tutaj mam kilka takich kontaktów dodanych testowych, także nie można tutaj się spodziewać jakiejś mnogości. Ciekawym rozwiązaniem są no, grupy kontaktów, to już każdy zna, bo to w zasadzie każdy z konkurentów oferuje. Ale są też tak zwane pokoje. Można sobie tworzyć pokoje i do takich pokoi można zapraszać członków na przykład swojej rodziny, jakichś znajomych. Można sobie kilka pokojów stworzyć. Pokój może być rodzinny, pokój może być firmowy. I w takim pokoju na przykład rodzinnym sobie dodajemy osoby i będziemy sobie z nimi synchronizować notatki, zdjęcia, kalendarz, czaty, różne inne rzeczy. Na przykład w pokoju firmowym tylko będziemy sobie synchronizować nasz kalendarz z pokojem firmowym. Tak więc jest to fajna opcja. Przede wszystkim no, telefon już jest ukierunkowany na obsługę danych w chmurze. Mamy chmurę Microsoftową tutaj dostępną. Co ciekawe, to też mnie trochę tutaj poraziło. Nie mamy możliwości synchronizowania tego telefonu z Outlookiem. Firma Microsoft, która przez wiele lat przyzwyczaiła biznesowych klientów do korzystania z Outlooka, nie zrobiła natywnej możliwej synchronizacji, tak jak to było zawsze do tej pory możliwe, że podłączamy telefon, mamy swojego Outlooka i ten telefon nam się przy pomocy ActiveSync'a, czy jak to się tam inaczej nazywało, synchronizował się z Outlookiem, wszystkie nasze kontakty, kalendarz ten, który żeśmy mieli w Outlooku, synchronizował się nam z telefonem. Teraz takiej opcji nie ma. Nie ma żadnego ActiveSync'a. Pewnie się pojawią jakieś aplikacje firm trzecich. Jeżeli macie doświadczenie większe z tym systemem, to bardzo zapraszam do komentowania i dodawania mi, ewentualnie prostowania, bo ja po prostu nie znalazłem takiej opcji. Jedyną opcją, jaką wyczytałem, bo zagłębiłem się aż w pomoc Microsoftu, to jedyną opcją, żeby synchronizować ten telefon z Outlookiem, to jest najpierw naszego Outlooka przenieść do Microsoftowej chmury, i dalej ten telefon nam się z tą Microsoftową chmurą synchronizuje. Tak więc takiej natywnej możliwości, jaką daje Samsung Quest, czy na przykład daje nam oprogramowanie od Apple'a, żeby synchronizować się przy pomocy kabla z naszym Outlookiem, nie w chmurze, tylko lokalnym, tutaj nie mamy, także jest to no, śmieszna sprawa. Tak wygląda obsługa SMS-ów. Ja może jakiegoś usunę, żebyście zobaczyli, jak ten interfejs wygląda. Tak to mniej więcej chodzi. Dostępna jest przeglądarka Internet Explorer. Generalnie telefon chodzi bardzo, bardzo płynnie, bardzo, bardzo fajnie. Widzicie, stronę Onetu mi tutaj wczytuje. To wszystko chodzi w miarę rozsądnie. Ale co ciekawe, wadą jeszcze tego Microsoft Phone, nie jest wada telefonu, ale wada systemu operacyjnego, a niestety innego sobie tutaj nie jesteśmy w stanie wgrać, chyba że ktoś spaczuje i będziemy mogli sobie zarzucić jakiegoś alternatywnego Androida, jest to, że jednak Microsoft Phone jeszcze, Windows 8 Phone, przepraszam, jeszcze jest dość daleko w tyle, tego względu, że no jest mało aplikacji. Nie możemy, w zasadzie nawet nie znajdujemy alternatywnej przeglądarki dla tego systemu. Mamy tylko Internet Explorera, który sobie raz radzi lepiej, raz gorzej. Nie zawsze to wygląda fajnie. Tak więc
No to mi brakuje. Brakuje mi aplikacji. Nie ma na przykład natywnej aplikacji dla YouTube'a, nie ma natywnej aplikacji dla Google Maps'a. Google jeszcze nie wyprodukował. Robią osoby, niezależni deweloperzy, aplikacje, które obsługują nam, czy Google Maps'a, czy jakieś inne Google'owe systemy, ale na przykład ja pociągnąłem ze sklepu internetowego Microsoftową aplikację YouTube, ale okazuje się, że to jest nic innego jak skrót, który nam otwiera mobilnego YouTube'a w Internet Explorerze. Także tutaj brakuje mi cały czas aplikacji na ten telefon, bo czy na iOSie, czy na Androidzie tych aplikacji jest naprawdę sporo. Trzeba powiedzieć, że wyświetlacz jest bardzo fajny, jak już tutaj do tego Explorera żeśmy wrócili. Widzicie, nawet teraz już w historii nie ma, może znowu wejdę na jakiś, może tym razem gazeta. To są dość takie opasłe strony. Wyświetlacz bardzo fajnie się spisuje, muszę przyznać, że mnie się podoba. W ogóle sama reakcja, samo jak widzicie, jak ten telefon reaguje, nie można tutaj nic zarzucić. Wyświetlacz jest też bardzo czytelny, bardzo jasny, dobrze reaguje automatyczna regulacja jasności tego wyświetlacza. Warto powiedzieć, że ma 4,5 cala, 1280 na 760 jest jego rozdzielczość, także naprawdę no, spisuje się bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, wróćmy może, może jeszcze pokażę Wam, jak wygląda przełączanie między aplikacjami. Tak to mniej więcej wygląda, że trzeba dłużej przytrzymać strzałkę powrotu i w tym momencie widzimy aplikacje, które są otwarte. Oczywiście wracając do aplikacji, powracając, dojdziemy w końcu do menu głównego i przytrzymując strzałkę widzimy, że wszystkie aplikacje są zamknięte. Także tak to jest realizowane w tym telefonie. Obsługę maila już Wam pokazałem. Teraz zobaczmy, jak wygląda sklep, jak wygląda instalowanie czegokolwiek ze sklepu. Weźmy najlepiej oceniane aplikacje. Mamy wszystkie kategorie. Mamy zawsze tutaj na dole ustawienia dostępne. Możemy sobie zobaczyć, jakie mamy dostępne ustawienia. To jest wszystko możliwie uproszczone. Tak jak mówię, nie mówię, że to jest dobre, czy to jest złe. No jest po prostu uproszczone. Coś byśmy może zainstalowali. Zobaczmy, o, Janosika. Zainstaluj, zezwól. I widzicie, jest instalowana aplikacja, w tym momencie pobierana i pojawia nam się ona w tym menu. Jak już to się zainstaluje, to ja zaraz Wam pokażę, chociaż mogę Wam pokazać cały czas. Generalnie wygląda to tak, że mamy tutaj ten jeden pulpit, który przesuwamy w górę i w dół oraz po przejściu na prawą stronę mamy wszystkie aplikacje, jakie są zainstalowane w systemie. Może ja pokażę, jak odinstalować aplikację. Przyciśnijmy Facebooka, klikamy przycisk odinstaluj i w tym momencie już aplikacja Facebooka została z naszego telefonu odinstalowana. Janosik się pewnie już zainstalował. Także sklep działa dość poprawnie, jest sporo aplikacji, no nie są jeszcze może wszystkie, ale to jest kwestia czasu, myślę, że prędzej czy później wszystkie rzeczy się tutaj w tym sklepie pojawią. Może ja przejdę w ten sposób, bo będzie nam łatwiej te programy pokazywać. AccuWeather jest to aplikacją, którą ja doinstalowałem, żeby pokazać Wam, jak wygląda lock screen właśnie. Może też warto to pokazać. W tym momencie właśnie jest dodany ten AccuWeather. Tutaj mamy wskaźniki. W tym momencie jest dodany ten battery widget, który nam pokazuje poziom ładowania baterii. Są też powyciągane wskaźniki. Jeżeli będziemy dostawali wiadomości, to również na tym lock screenie, na tym ekranie blokady będą nam się te wszystkie rzeczy pojawiały. Odblokowanie telefonu to jest po prostu odjechanie tym w górę. Zobaczmy, jak wygląda aplikacja alarmy. Też bardzo prosta, nie ma tutaj zbyt wiele opcji, możemy tylko sobie dodać alarm, ale w zasadzie tutaj nie oczekujemy niczego spektakularnego. Zobaczmy samą aplikację od aparatu. Ja może podniosę telefon tak, żeby on nam coś tutaj zaczął rejestrować. Zobaczcie przede wszystkim, jakie są opcje. Mamy ustawienia zdjęć. To są podstawowe opcje, jakie możemy zrobić. Jest wybór sceny, jest ISO, jest wartość ekspozycji, balans bieli, format obrazu i lampa błyskowa. Fajną rzeczą jest to, że możemy sobie doinstalowywać jak gdyby widgety do aparatu, które są już dostępne w sklepie. Także to jest fajne, że no nie mamy alternatywnej jak gdyby ikony aparatu, ale możemy sobie widgety do aparatu doinstalowywać.
I widzicie również ustawienia. Ustawienia przy filmowaniu. Powiem wam, że ten balans bieli, ja trochę już robiłem filmów, wariował mi. Ale przejdźmy teraz w tryb robienia zdjęć. Ja zrobię kilka zdjęć. Staram się je robić możliwie jak najszybciej. Może włączę oświetlenie, żeby on no, chciał bez lampy to robić. Wtedy będzie się to szybciej działo. Cały czas chcę tą lampę nam tutaj serwować, to ja może ją wyłączę. Wyłączona. No, nie jest to co we strójce niestety. Wejdę jeszcze w tryb filmowy. Zobaczycie jak to wygląda. W momencie rejestracji pokazuje nam się, przepraszam, bo tutaj patrzę nie w wizjer kamery, tylko na telefon, pojawia nam się taki licznik i ten licznik nam zaczyna biec w momencie, kiedy nagrywamy. Nie ma funkcji pauzy i kontynuacji, jest tylko funkcja start i stop, także no ta funkcja pauzy w urządzeniach mobilnych jest bardzo przydatna, moim zdaniem przynajmniej, bo możemy bez jakiegoś zbędnego montażu sobie przygotować już gotowy film. Dobra, wróćmy dalej. Battery widget to jest to, co ja doinstalowałem. Tego nie ma natywnie, ale właśnie tutaj można sobie obserwować to, jak nasza bateria pracuje, a to było istotne dla samego testu. Na razie, jeśli chodzi o wrażenia z baterii, są bardzo pozytywne. Oczywiście zachęcam również osoby, które na co dzień korzystają z tego telefonu bardziej wydajnie, żeby swoją opinię umieściły w komentarzach. Google Mail już żeście widzieli, jest opcja gry. Opcja gry jest połączona z naszym kontem Xboxowym, także możemy sobie przeglądać i naszych znajomych i tak generalnie samo jak i z konsoli Xboxowej. Explorera żeście widzieli, może jeszcze pokażę wam jakie są opcje, jak widzicie też nie ma tego powalająco dużo. Na dzień dzisiejszy ja nie znalazłem ani Firefoxa, ani Chroma, ani jakiejś znanej mi innej przeglądarki, która by chodziła pod tym systemem, więc tylko pozostaje nam ten Internet Explorer. Doinstalowałem też taką prostą aplikację kafelki łączności, żeby były, można sobie z tego bardzo łatwe skróty na pulpit robić w tym momencie, na przykład do łączności Wi-Fi. Wystarczy, że ja wejdę w ten skrót, nie muszę wchodzić w ustawienia. Kalendarz, proszę, tak wygląda kalendarz. Ja chyba tutaj nie mam nic zsynchronizowanego. On mi tylko pościąga, jakiś mi tam pościągał z facebookowych spraw rzeczy, także nie będę wam tutaj tego ujawniał. Kalkulator, niezbędnie potrzebna aplikacja. Jak widzicie, funkcjonuje dobrze, sprawdziłem poprawność. Wynik jest taki, jak być powinny. Kontakty, to już żeście widzieli, jak są realizowane, to może już nie będę wracał do tego. Prosto, łatwo i przyjemnie. Wydaje mi się, że będzie dobrze ten telefon obsługiwać na przykład jedną ręką gdzieś w samochodzie czy coś. Tutaj będzie na pewno przewaga, chociaż wiemy wszyscy, że i w Androidzie można przełączyć w tryb uproszczony w samochodzie i wtedy też mamy to odpowiednio prościej zrealizowane. Kontakty, muzyka plus wideo, to jest na pewno opcja, która każdego interesuje, bo mamy nowoczesny telefon. YouTube, to jak już na pewno wiecie, zaraz nam się otworzy Explorer i mobilna wersja YouTube'a wejdzie. Zobaczmy jak wygląda muzyka, ja tutaj wgrałem kilka podstawowych, znaczy kilka wrzuciłem takich płyt, żeby zobaczyć jak to wszystko będzie działało. Nie wszędzie mi zadziałały okładki, tak jak widzicie tutaj wchodzę w George Michael, tych okładek nie mam. Zobaczmy jakie są opcje, też jak zwykle niezbyt dużo. Ale na przykład tutaj okładki mi się załapały. Możemy uruchomić odtwarzanie. I tak mniej więcej ten player wygląda. Regulacja głośności przyciskami z boku. Tutaj nie można też niczego zarzucić, wszystko działa poprawnie. Jakość dźwięku zarówno i z słuchawek, jak i z tych wbudowanych głośników jest na bardzo dobrym poziomie. Wejdźmy może teraz jeszcze do wideo, bo na pewno was interesuje kwestia, jak sobie
telefon radzi, jeśli chodzi o odtwarzanie filmów. To jest film w jakości 720p i to działa, no, wyśmienicie, nie ma żadnego problemu, wszystko się przesuwa, szybciutko reaguje. Pełna wydajność. A zobaczmy teraz filmy w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. Jak widzicie, też wydajność jest jak najbardziej zadowalająca. Nie ma jakichś przycięć, jakichś opóźnień. Czasami, kiedy pierwszy raz odtwarzamy film, pojawiają się na początku. Ale to bardzo niewielkim stopniu, one po chwili sobie, on pewnie buforuje jakoś te dane i funkcjonują. Nie są te filmy nagrane gdzieś na jakiejś, wiecie, karcie, także idą z wewnętrznej pamięci telefonu, także nie można tutaj obarczać tego, że ewentualne lagi występują z powodu z wolnej karty pamięci. Także jak widzicie, te filmy są 1080p, czyli 1920x1080. I one nie są przeskalowane pod telefon, tylko to jest film Full HD i on jest właśnie w ten sposób odtwarzany. Także hardware'owo sprzęt naprawdę daje radę. Kolejną aplikacją jest to Nokia Care, czyli mamy naszą instrukcję obsługi do telefonu w formie elektronicznej. Tutaj wszystkie podstawowe informacje znajdziemy. Nokia Drive Beta. Każdy, kto użytkuje ten telefon, ma możliwość pobrania sobie Nokia Drive, czyli takiego nawigacji, po prostu nawigacji satelitarnej od Nokii. I powiem szczerze, jest ona dość dokładna, bo aż byłem w szoku, bo obok mnie tutaj w Kielcach jest budowany nowy węzeł komunikacyjny i w tym oprogramowaniu on już jest widoczny, a w Google Mapsach trudno i próżno szukać, ani automapa tego nie ma. A tutaj już ten węzeł komunikacyjny, który jeszcze nie jest oddany do użytku, ale jest już poniekąd wybudowany, jest oznaczony i nawet z tej mapy byłem w stanie zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie wszystko zorganizowane. Także to jest dodatkowy bonus, że mamy pełnowymiarową nawigację, która no dość przyzwoicie działa. Ja może jeszcze zrobię jakieś dłuższe testy i opowiem Wam o tym w teście telefonu po 2 tygodniach, jak się ona spisuje. Ewentualnie zachęcam do komentowania, jeżeli ktoś jeździ z tą nawigacją, to może tutaj napisać, czy ona faktycznie się spisuje i czy ma jakieś braki, czy coś by trzeba było w niej tutaj jeszcze popoprawiać. Nokia Mapy, no to mamy już same mapy, tak jak i w Google Mapsie mamy opcje z nawigacją i opcje bez nawigacji. Też w miarę to przyzwoicie wszystko chodzi, nie można powiedzieć. Ja nie mogę tutaj zarzucić. Jestem przyzwyczajony do Google Mapsa, jeśli chodzi o wygląd tych map, ale tutaj tak naprawdę mamy wszystkie interesujące nas dane, mamy oznaczenia jednokierunkowych ulic i wszystko to, co nam jest potrzebne, znajdujemy. Jest to po prostu podane w innej formie, ale do tej formy nie można mieć zastrzeżeń. Zobaczmy, jak wygląda warstwa satelitarna. Też wygląda bardzo przyzwoicie. Nokia Miasto w obiektywie. To jest też ciekawa aplikacja, która nam w taki wirtualny sposób nanosi w pobliżu różne rzeczy, które są. Ja muszę uruchomić tutaj telefon. W tym momencie widzicie, tak jak ja, jak sobie gdzieś stoimy na mieście i będziemy tym telefonem kręcić, to on nam będzie pokazywał, gdzie się znajduje jakieś muzeum, gdzie się znajduje jadalnia. Taka no wirtualna rzeczywistość. To jest dość ciekawe. Muszę też to tak bardziej w warunkach bojowych potestować i zdam ewentualnie relację, jak ja to znajduję. Nokia Muzyka to jest również dostęp do nokiowego sklepu z muzyką oraz widzimy naszą muzykę również. Wejdźmy w tą Britney Spears, bo tutaj się okładki ładują. I w trochę innej formie jest to nam serwowane, ale odtwarzacz również nie sprawia najmniejszych problemów. Nie można mu nic zarzucić. Dobra, wyjdźmy.
Kolejnym dodatkiem, który jest istotny dla osób, które są przyzwyczajone do Microsoftowych rozwiązań biznesowych, jest Office. Mamy dostępny, to może być dużym plusem dla osób, które no, są uzależnione od arkuszy kalkulacyjnych, które są uzależnione od prezentacji, od Worda, od PowerPointa. Tutaj to wszystko mamy dostępne już w samym telefonie, nie, żadnych dodatkowych opłat nie ma za to oprogramowanie. Jak widzicie, mamy dostępną również SkyDrive, czyli dane możemy pobierać sobie z chmury Microsoftowej, to jest bardzo wygodne, oraz z samego telefonu zobaczyć, jakie mamy dokumenty. Ja może otworzę te przykładowe, które są, żebyście zobaczyli, jak wygląda arkusz kalkulacyjny, jak wygląda plik. To jest akurat chyba Worda otworzyłem, nie wiem, co ja tam kliknąłem. Tak, co ja otworzyłem? Nie, arkusz kalkulacyjny to nie. Jeszcze raz. To był jakiś mój wrzucony PDF, który nie działa. Czekajcie, bo się zamotałem. Arkusz kalkulacyjny, tak mniej więcej wygląda. Możecie zobaczyć, jakie są opcje dostępne. No może nie jest to pełna funkcjonalność dużego Excela, ja też żadnych dużych dokumentów tutaj nie otwierałem, żeby sprawdzić, jak to będzie działało. No ale zakładam, że skoro jest to rozwiązanie dla biznesu, to Microsoft tutaj no, już przetestował wszystko tak, żeby nie było zastrzeżeń. Tu jest prezentacja. Są opcje. Prezentacja w PowerPoincie nam się przełącza. Niestety nie ma wyjścia HDMI. Niestety nie możemy sobie również USB hosta podłączyć do tego telefonu, także no, prezentacja będzie nam się prezentowała głównie na telefonie. Nie wiem, jak jest z obsługą DLNA, bo nie znalazłem takiej informacji, ale no, jakoś tam szczególnie nad nią nie szukałem. Oczywiście jest opcja edycji wszędzie, czyli możemy sobie wejść w dany dokument i coś tam dopisywać. To no nie podlega kwestii, czyli nie jest to tylko przeglądarka do Worda, ale również możemy edytować dokument, wprowadzać swoje poprawki i na przykład za pomocą Microsoftowej chmury sobie to synchronizować ze swoim biurem. Także to jest na pewno duża zaleta tego, że wybieramy rozwiązanie Microsoftowe, bo dostajemy ten Office. Jest również OneNote, też znana aplikacja ze stajni Microsoftu. Widzimy, jak tutaj wyglądają te przykładowe listy. Możemy je również edytować, synchronizować z naszym lokalnym OneNote'em. Oczywiście przez SkyDrive'a, czyli Microsoftową chmurę. PDF Reader to jest doinstalowana przeze mnie aplikacja. Pomoc plus porady to jest kolejna opcja. Interaktywne instrukcje obsługi telefonu. Mamy również aplikację Portfel. Powiem szczerze, że jej nie badałem, tak więc nie będę się wypowiadał. Doinstalowałem program TV, bo to jest sporo osób z tego korzysta. Wirtualnej Polski na iOSie i na Androidzie, także dla porównania Wam pokazuję, jak to wygląda w wykonaniu Microsoftu. Nie w wykonaniu Microsoftu, tylko na platformę, przepraszam, Windows 8. Jak najbardziej czytelna, prosty sposób nawigacji, dodatkowe opcje tutaj są, mamy również możliwość ustawienia alertu, także aplikacja w pełni funkcjonalna. Mnie się podoba, tak jak to działa. Przekaż moje dane, czyli możemy sobie przygotować całą synchronizację z chmurą, możemy oczywiście backup telefonu robić w chmurze. Sklep żeśmy już widzieli, Skype'a też doinstalowałem, Speedtest.net, tego żeście pewnie nie widzieli i też wiele osób z tego korzysta w opcji pod inny system, a tutaj widzicie, jak jest to zrealizowane przy pomocy na platformę Windows 8 Phone. Nie ma jakiejś dużej stabilności tutaj u mnie. Sprytnia zdjęcia grupy to jest ten plugin, który jest ułożony do telefonu. On był zainstalowany razem z telefonem. Żeśmy dostali telefon
To już też wam tą aplikację pokazywałem. TVN Player, Twitter. O, i tu jest istotną sprawą, bo są to ustawienia. Zobaczycie, jak wygląda konfiguracja takiego telefonu. Dzwonki i dźwięki. Dzwonki i dźwięki możemy wrzucać do telefonu i korzystać sobie z tych dźwięków, które tam gdzieś sobie na karcie zaplaudujemy. Ja pokażę wam, jak na przykład wygląda wybór dzwonku. Możemy sobie go podsłuchać. I przypisać go do danej funkcji. Także tak wygląda pokrótce funkcja, konfiguracja dzwonków i dźwięków w systemie. Motywy. Możemy sobie zmieniać motywy. Ja mam wybrany niebieski, może wybierzmy żółty, tak żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Tło mamy ciemne, jasne. Możemy zmienić na jasne, ja zmienię na ciemne. I teraz po przejściu do głównego menu, jak widzicie, już to wszystko wygląda inaczej. Jest teraz w takim odcieniu żółtym, także można sobie ten telefon swój spersonalizować. Jak w biurze mamy 13 osób i każdy ma Nokia Lumia 920, to każdy może mieć jakąś inną kolorystykę tego swojego telefonu. Ja może wrócę do tego motywu niebieskiego, bo jakoś on mi najbardziej odpowiada. Poczta plus konta. Jak widzicie, mam dodane konto Google'owe, możemy dodać konto Microsoftowe, dodać różne inne konta, Outlook, Hotmail, konto Nokia, Nokia Mail, Yahoo Mail, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn i dodatkowo inne konto, czyli obsługa IMAP, ewentualnie POP oraz opcja zaawansowana, gdzie też możemy sobie taką zaawansowaną konfigurację kont zrobić. Ekran blokady. Widzimy właśnie konfigurację ekranu blokady, co jest wybrane jako tło. Tak jak wam pokazywałem, to aplikacja do pogody. I tutaj mamy dodane aplikacje. Na ostatnim miejscu, żeście widzieli stan naładowania baterii, możemy sobie dodać te aplikacje, które mają interakcję z ekranem blokady i możemy sobie ją tutaj dodawać, możemy ustawić hasło oraz jak ma się szybko telefon usypiać. Konfiguracja sieci bezprzewodowej. Jak widzieliście, no nie ma tutaj jakichś super zaawansowanych ustawień. Też już wam to pokazywałem. Ustawienia łączności Bluetooth. Akurat jest moduł wyłączony. Dotknij i wyślij, jest to powiązane z usługą NFC. Próbowałem co prawda pomiędzy Samsungiem a Nokią jakieś rzeczy za pośrednictwem NFC przerzucić, ale niestety mi się nie udało. Tryb samolotowy, no to wszyscy wiemy, w momencie kiedy gdzieś tam trafiamy na pokład statku powietrznego, musimy wyłączyć wszystkie nadajniki, odbiorniki, to jest właśnie tryb samolotowy. Ustawienia sieci komórkowej. Lokalizacja. Mamy też taką opcję jak kącik dziecięcy, to jest też ciekawe w systemie Windows 8. Chociaż to teraz pojawiło się również i na Androidzie, w ostatnim czasie też wam to pokazywałem. Jest taka możliwość, że możemy sobie zdefiniować, co mają nasze pociechy mieć dostępne w danej, w momencie kiedy przejdziemy w ten kącik dziecięcy, tak żeby nam nie buszowali po telefonie tam, gdzie nie powinni. Oszczędzanie baterii. Jak widzicie, u mnie jest wyłączone. W tym momencie informacja baterii też jest 69%. O, już widzicie, jak spada, kiedy używamy telefonu. Mieliśmy 80 coś, jak żeśmy zaczynali prezentację. Pamięć telefonu. Tak, tu możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Przypominam, telefon ma wbudowane 32 giga, dostępne jest 20 coś tam, coś tam. No i nie mamy tutaj możliwości wybrania innego rodzaju pamięci, bo tak jak już mówiłem na wstępie, nie mamy możliwości zainstalowania karty pamięci. No to więcej pokazuje. Tak, pokazuje nam, na co jest dana pamięć zarezerwowana. Kopia zapasowa, tak jak już wspominałem, możemy sobie ustawić kopię zapasową tego telefonu oraz zdjęć w chmurze. Jest to dobre, jeżeli nie mamy karty pamięci, a telefon by nam zginął lub się uszkodził, no to dobrze mieć gdzieś w chmurze tą kopię zapasową. Data i godzina, ustawienie daty i godziny.
automatyczne, ewentualnie manualne. Jasność automatyczna działa dość przyzwoicie. Jeśli chodzi o ustawienia manualne, to mamy niską, średnią i wysoką, także tutaj nie poszalejemy. Opcje ustawienia klawiatury. Język i region. Jak widzicie, to działa po polsku wszystko. Ustawienia dostępu, mowa polski, znajdź telefon. Jest też opcja, możemy w chmurze sobie dodać ten telefon i potem, tak jak mamy to w przypadku iOS-a, również zablokować, wymazać wszystkie dane, które się znajdują na telefonie. Aplikacje firmowe. Informacje Windows Phone. Zresetuj telefon, widzę, jest. Punkt dostępu. Nie wiem, co to jest. Aha, czyli możemy korzystać pewnie z jakichś płatnych punktów dostępowych. Akcesoria. Są dodatkowe akcesoria, które możemy dodatkowo tutaj personalizować. Ja tam wszedłem w opcję audio. Info plus dodatki. Widzicie dokładnie, jaka wersja tego systemu tutaj u mnie jest aktualnie zainstalowana. Połączenia, SMS-y. No i tyle, co mamy w ustawieniach. Wiadomości to były SMS-y, to już też pokazywałem, jak to wam, jak wygląda. Ja nosika doinstalowałem, YouTube jest dodany i jeszcze jest zdjęcia, czyli możemy sobie oglądać te zdjęcia, które żeśmy mieli możliwość wykonać. Ja może jeszcze przejdę, bo mam tutaj zdjęcia w albumach dodane, takie moje testowe, żeby zobaczyć, jak to wszystko chodzi. To są z dużego aparatu robione, 18 megapikseli i nie są pomniejszone, także widzicie, telefon sobie, no wyśmienicie daje radę, jeśli chodzi o skalowanie, o szybkość przetwarzania takiego zdjęcia. Tak więc tutaj hardware'owo jest pełna akceleracja. Dobra, tyle, co na taki pierwszy rzut oka wam mogę powiedzieć o tym telefonie. Zaprezentować tak na szybko, teoretycznie na szybko. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało 2 godziny. Poużywam go trochę i jeżeli będę miał jeszcze coś do dodania, to zrobię opcję telefon po 2 tygodniach. I oczywiście zachęcam was do komentowania. Jeżeli używacie i macie swoją opinię, to koniecznie piszcie, bo wiele osób jest zainteresowany tym modelem, a informacja od użytkownika jest zawsze bezcenna.